Turniej koszykówki ulicznej, Katowice, ulica Mariacka. Po raz pierwszy tutaj na ulicy Mariackiej organizowanie turniej streetballa i myślę nie po raz ostatni. A turniej organizuje PZ Kosz wraz z FIBA, turniej promujący Eurobasket 2009, który już nie lada. Już od poniedziałku pierwsze mecze, a my tutaj mamy własny Eurobasket, własną koszykówkę. I półfinał w kategorii gimnazja. Widzę, że tutaj w półfinale spotkali się chłopcy z Harti Katowice na co dzień grający i AZS Katowice. Półfinał. Kto wygra, zagra już potem o ten najwyższy cel, o najwyższą nagrodę. A patrzcie, tutaj ich obserwuje trener AZS-u, pan Kloziński. Panie Marcinie, jestem pan zadowolony, ale cały czas widzę, że pan się boi o kontuzję. Sezon lada moment. Dokładnie. Ale mądry koszykarz wie jak grać, żeby ten... A widzisz tu mądry koszykarz? W każdym razie nie ma się co bać, pan Kloziński ma rocznik 95. Ci chłopcy nie mają zbyt ważnego sezonu w tym roku, aczkolwiek jest tutaj paru kadrowiczów Śląska. I ci muszą na siebie uważać. No, ci tutaj Harti Katowice starsi, 93 rocznik. I wpadło Marcinków Dawid. No i teraz Grzymysławski, dobrze mówię. I chłopcy sobie radzą. Minuta do końca tego półfinału. Zacięty półfinał drużyny SSM. A następne mecze to szkoły ponadgimnazjalne, już ostatnia kategoria. Balon się pokazał z Urczyńskim. Z drużyną sąsiadów. Tutaj chyba drużyna sąsiadów troszkę próbuje zdominować to widowisko, ale miejmy nadzieję, że dziewczyny z SSM podejmą walkę i nie poddadzą się. Przypominam, że punkty dziewcząt liczą.